W zeszłym roku nie udało mi się zrobić materiału z tego miejsca. Teraz wróciłem do Eskilstuny, by pokazać Wam interaktywne, wyjątkowe muzeum, w którym znajdują się produkty, eksponaty reprezentujące kilka epok w prawie 200-letnim cyklu życia firmy Munktel. Cała kolekcja składa się z maszyn konstrukcyjnych, silników, traktorów i obrabiarek. Nie można zapomnieć o gablotach z modelami i zabawkami sygnowanymi logo Volvo. Nie jest to bez znaczenia, gdyż właścicielem muzeum jest Volvo Construction Equipment. To jeden z największych na świecie producentów maszyn budowlanych. Wszystkie przedmioty z kolekcji zostały odnowione i większość z nich jest sprawna. Tutaj można zobaczyć i usłyszeć działające silniki, co zwykle jest ekscytującym i cenionym momentem dla zwiedzających. W trakcie oprowadzania Was po tym muzeum przytoczę kilka ważniejszych faktów oraz zdradzę parę ciekawostek. Muzeum Traktorów. Znajduje się ono w Eskilstunie na terenie Munktelstaden. Jest to dawny obszar fabryczny, na terenie którego produkowano i naprawiano maszyny. Cała historia tego miejsca zaczyna się od założyciela i właściciela fabryki, która to niewątpliwie miała wielki wkład w uprzemysłowieniu Szwecji. Życiorys Johanna Munktela jest niemal gotowym scenariuszem na film, nie mniej ciekawym niż opowieść o życiu Tesli, Bella czy Nobla. Ale ja przytoczę jedynie kilka, moim zdaniem, najważniejszych informacji o nim. Już w wieku 18 lat Johan był znany z wielu ponadprzeciętnych umiejętności technicznych. Aby zrobić z tego użytek, przyjechał do Sztokholmu. Z początku nie było mu łatwo, aby związać koniec z końcem. Produkował i sprzedawał patyki z bukszpanu i stalowe długopisy. 3 lata później został brygadzistą w Mennicy. Często własnymi siłami unowocześniał całą maszynerię do produkcji monet. W wolnym czasie wykonał także pierwszą w Szwecji maszynę drukarską dla popularnej gazety. W 1839 roku ruszył z produkcją w swoim zakładzie. Rozwijając produkcję, musiał szkolić robotników maszynowych, ponieważ siła robocza składała się głównie z rzemieślników. W ten sposób położył podwaliny pod regionalną edukację techniczną, która następnie rozwinęła się do szkoły niedzielnej i wieczorowej poprzez szkołę mechaniczną i technikum do dzisiejszej edukacji inżynieryjnej na poziomie uniwersyteckim. Johan Munktel był człowiekiem czystości, który zdecydowanie nie lubił nieokiełznanego zwyczaju upijania się kowali, zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. Aby zapobiec nadużywaniu alkoholu, założył browar na wzór bawarski do produkcji i serwowania mocnego piwa. Dlatego mówi się, że jest jedną z niewielu osób w kraju, które zwiększyły trzeźwość, hojnie serwując mocne piwo. Był ciepłym człowiekiem, który dbał o swoich pracowników, mimo że mocno zarządzał firmą w sposób patriarchalny. Za jego czasów powstał pracowniczy fundusz chorobowo-pogrzebowy, który jest prawdopodobnie najstarszą nadal działającą kasą chorych w kraju. Munktel rozwinął swoją firmę w jedną z największych w kraju i prowadził ją do późnej starości. Dziś kolekcja składa się z około 200 obiektów, z czego około 90 można obejrzeć na 5000 m2 powierzchni. Duża część maszyn weteranów znajdowała się w posiadaniu firmy jeszcze przed założeniem muzeum, a kolekcje pozwalają zwiedzającym doświadczyć ponad 180-letniej historii szwedzkiego przemysłu. Pomieszczenia, które posiada muzeum, były wcześniej przestrzenią do testowania silników, konstrukcji i do obróbki.
W 2008 roku muzeum zostało uznane za najlepsze muzeum w swojej branży na świecie, a zostało założone całkiem niedawno, bo w 1991 roku. Rozmiary ówczesnych maszyn, mam na myśli te za czasów założyciela fabryki, są imponujące. Zastanawia mnie sposób transportu tak ciężkich maszyn. Kolej żelazna w tym czasie raczkowała. Nie było samochodu, więc w jaki sposób dostarczyć produkty do klienta? Jak poradził sobie przedsiębiorczy Johan? Zlecił on przywrócenie kanału Storchela do Eskilstuny i jednocześnie zbudował nowe śluzy, które umożliwiły dużym statkom towarowym przedostanie się z jeziora Mälaren do nabrzeża Warsztatu. Na tę budowę rząd Szwecji przeznaczył 100 tysięcy ówczesnych riksdalerów, ale Johan Munktel musiał wyłożyć z własnej kieszeni dużo więcej niż ta suma. Oczywiście po to, aby ukończyć pracę. Ile to było, nie wiem, ale chyba więcej niż koszt przekopu Mierzei Wiślanej. Wielość i różnorodność eksponatów niejednego może zaskoczyć. Pasjonaci odrestaurowanych starych maszyn, traktorów, w większości na chodzie, ponad stuletniego kombajnu, maszyn budowlanych, produkcji Volvo, silników, także lotniczych i dziwnych maszyn będą zadowoleni. Pochłonięty tą wieloróżnością i stanem eksponatów z początku, nie zauważyłem, że ktoś mnie woła. Okazało się, że jeden z pracowników, starszy Wiking, zaprasza mnie, bym sfilmował wielki silnik o nazwie Sven, który zamierza właśnie uruchomić. Dosłownie po chwili wokół maszyny zrobił się mały tłum gapiów. Widząc, że skierowałem na niego kamerę, zaczął swoją opowieść. Od tego miłego pana dowiedziałem się dużo więcej niż z ulotki, zarówno o fabryce, jak i maszynach tu pracujących. Glenn Heckquist pracuje w tym muzeum jako ekspert mechanik. Pasja, z jaką przekazuje zdobytą latami wiedzę, często na zasadzie inżynierskiego zmysłu, bo przecież instrukcji obsługi ponad stuletnich maszyn nie znajdziecie w internecie, jest na wagę złota. Ile waży koło zamachowe? W jaki sposób było ono zakładane? Ilu mężczyzn potrzeba, by to zrobić? Jaki deputat piwa przysługiwał pracownikom pracującym w zakładzie produkcyjnym, a ile na odlewni? I wiele innych ciekawych informacji dowiedziałem się podczas rozmowy z nim. W muzeum pracuje 8 osób oraz wolontariusze, pasjonaci, którzy w równie ciekawy sposób potrafią przybliżyć eksponaty. Co ciekawe, większość zgromadzonych eksponatów można nie tylko dotknąć, ale i do nich wsiąść. To wielka zaleta tego miejsca. Jak się okazuje, to popularne miejsce dla całej rodziny. Można tu spędzić wiele godzin na odkrywaniu starych silników, obrabiarek, maszyn budowlanych, traktorów i innych dziwnych, nie tylko dla dzieci, maszyn. Tutaj historia przeplata się z zabawą i interakcją. Jest tu kilka maszyn, po których dzieci mogą się wspinać, używać pokręteł, przycisków i dźwigni. Istnieje również symulator koparki i ładowarki dla tych, którzy są ciekawi jazdy na serio. Jeśli ochota na kawę stanie się zbyt silna, można zrobić sobie przerwę w muzealnej kawiarni. Niewątpliwie jest to jedno z wielu atrakcji Eskilstuny, dla których warto tu przyjechać. Samo wejście do muzeum nie jest drogie. Z
Zwiedzanie warto połączyć z interaktywnym muzeum miejskim Eskilstuny, oddalonym zaledwie 100 metrów od Munktel Muzeum. Tam zwiedzanie jest bezpłatne. Co jeszcze warto zobaczyć w tym mieście, dowieś się z filmu Skarby Eskilstuny. Zapraszam serdecznie. Jeśli podobał Ci się film, zostaw komentarz i daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.